Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kaszura, to jest kolejny odcinek z Pacific Drive. Zapraszam was do wspólnej przygody. Moi drodzy, ostatnio ledwo dojechaliśmy tutaj. O, jakie ładne koło. Ledwo tu dojechaliśmy, tu mieliśmy prąd na tym błotniku. Taki dziwny, który nie chciał zejść i przeczytałem, że on po czasie schodzi, tak więc musiałem zaczekać, no i faktycznie zszedł. O, wyglądało to mniej więcej tak. No i dobra, mamy cały samochód do naprawy i ruszamy za chwilę w dalszą podróż, na kolejną misję. Tylko zobaczmy, jaka jest kolejna misja. O, ja nie muszę tu wchodzić nawet, żeby zobaczyć. Tu zaczynamy. Tu byliśmy, potem pojechaliśmy tutaj. A co za plama wielka dookoła? Okej, okay. Nie wiem, stamtąd wróciliśmy z tego E2. Ale tu nam każe jechać, tu jest jakaś misja, tak? Ciekawe. No dobra, to pojedziemy tu. Nie wiem, dlaczego stąd nie odkrywa się kolejna droga. Jakby dalej gdzieś, no ale dobra, nieważne. Najpierw naprawmy samochód. Status monitor, cyk. Czemu to się po prawej pojawiło? Czy tam nie ma miejsca? Ojoj, dużo do naprawy. Dobra, zajmijmy się tym. Oj, tu repair potty jest już prawie skończony. Czy jest jakiś inny sposób na naprawienie tego samochodu? Czy tak wszystko trzeba ręcznie za każdym razem? Może jest jakaś machina do tego? Zobaczmy, co tutaj nam da nasz przyjazny śmietnik. Czym ty jesteś? Root panel. No powiem wam, że sporo tego. Dwa girsy. Chemikalia. To weź do rączki. Sporo części takich w ogóle. Zobaczcie. Root panel. Chociaż wygląda, jakby nie był krót, tylko był jakiś ładniejszy, szczerze mówiąc. Tu są drzwiczki. Można sobie je wymienić. One są w idealnym stanie. Tu kolejne drzwiczki, dobra, a jeszcze tu w szafce miałem chyba co nieco zostawione. O właśnie. Da się to jakoś do rączki od razu wziąć? Czekajcie, do ręki. Jakuj prawy, okej. Okay. Mam to. To zaraz sobie może powymieniam te części, a nie będę wszystkie naprawiał. O, crude panel kolejny, tylko ten jest trochę popsuty. No dobra. Co my tu mamy dalej jeszcze? Root panel znowu. A, tu jeszcze chemikaliów nie podniosłem. Dobra, mamy trzy crude bumper, to jest, sorry. Dwa crude panele, dwa crude dorsy i jeden crude bumper. Bumper jakim w jakim stanie jest? No w miarę niezłym. A ten z przodu? Jeż tam. Powiedzmy, że tym repair potty lepiej to naprawić chyba, niż wymieniać każde drzwi i tak dalej. Te też nie są w super stanie i w ogóle. Nie, dobra, to zostawmy sobie te rzeczy tutaj, niech one leżą. A my po prostu zrobimy więcej repair patty, a od razu sobie naładuję samochód. Matko bosko. Repair patty. Czy ja mam jeszcze w naszej szafie? Mamy jeszcze trzy sztuki, moi drodzy. To nie ma co tutaj się przejmować. Odłóżmy rzeczy w ogóle. W bagażniku pewnie też coś mam, dokładnie. Odłóżmy to wszystko do szafeczki. O, pięknie. Tu zbieramy nasze matsy. To zostaje. To można wziąć. Tu jakaś kaseta, nie wiem do czego to jest i jak ja mam tego użyć, ale dobra, na razie to zostawię tutaj jeszcze. Odłożymy sobie na pewno to. Nie wiem, czy tego handwaka będziemy, szczerze mówiąc, używać, bo jakoś tak, no może potem jakoś. Ale na razie nie jest to aż tak potrzebne. Zamknijmy bagażnik. No i naprawmy to wszystko i zaraz będziemy ruszać. Chciałbym jeszcze tutaj jakąś misję dzisiaj wykonać. Okej, okay, to się zrobiło, koła nie trzeba, tutaj naprawmy jeszcze déjà vu jedne, déjà vu drugie, młotniczek, no tutaj wszystko nam ucierpiało i to tak srogo. Zderzak mocno ucierpiał, tutaj młotnik przedni też, drzwiczki ze steel dorsy, root dorsy. Błotnik. Wszystko mniej więcej w tym samym stanie jest, więc to jest dziwne. No i tutaj mamy jeszcze drzwi. Root bumper. Root dorsy. Dobra. No i wszystko. Tak mi się staje przynajmniej. Odłóżmy sobie to na miejsce. Dużo tego nie zostało. Tego handwaka też odłożę na razie. On tylko miejsce zabiera. Jedzonko można mieć przy sobie, albo w sumie niech będzie tu. To jest potrzebne, to potrzebne, to potrzebne. Dobra. No to już wszystko. Co tam jeszcze krzyczy? Światło, tak? Matko bosko, co ci w tych światłach nie pasuje? No trochę rozwalone, szczerze mówiąc, okej.
To jeszcze wróćmy się z tym Reaper Patty. Do rączki prawy przycisk myszy i lecimy naprawić lampy. I to się chyba już popsuje, czy jeszcze nie? Jedna lampa. Druga lampa. No jeszcze tam na jedno użycie starczyło. Odłożymy sobie. Chyba auto jest w dobrym stanie. Na pewno trzeba zatankować. A jeszcze raz dupnąć tym akumulatorem, ale to już przed wyjazdem może uleczę się tutaj. Weźmy to do rączki, zatankujmy. Cyk. Dobra, odkładam to na miejsce. No i chyba powinno być dobrze po odpaleniu tej wajchy. Tak, jest wszystko na 100%, fajnie. Czy ja coś potrzebuję? Przydałoby się wziąć trochę tych matsów. Reaper Patty to może nie, ale... Chociaż może. Dobra, weźmy to w sumie, weźmy. Tutaj mam mechanic kit chyba, tak? Bo ja nie wiem, co będzie w kolejnych misjach, więc to może być dosyć ciekawe. Mamy mechanic kit, mamy Patty na jedno użycie. Chciałbym sobie jeszcze stworzyć jakieś inne rzeczy. Tak na wszelki wielki. To mamy battery jumper. Myślę, że to może się przydać. Ceiling kit. Jakby nam opona poszła, to nie będziemy musieli szukać auta. Coś jeszcze tu? Silnik można zrobić w ogóle, ale to... Wydaje mi się, steel sheet, o kurwa. Może jakiś lepszy silnik, co? Czy nie? Nie wiem, chyba zwykły silnik. Jakbyśmy rozwalili do końca. Dobra, scraper, to się na bieżąco jakoś znajdzie. Odłóżmy sobie tutaj to do szafeczki naszej. Tutaj może tak wszystko. I to tutaj. O, myślę, że jest git. Dobra, zamykam. I co nam każe zrobić? Charge battery. Jeszcze 5% każą, okej, okay, 100%. Road flary. Road flary nie chcę. Nie potrzebuję tego. Use the fabrication station to get new crafting blueprint. Find your way to town. Ok. Czyli to są nasze misje. Tu musimy coś nowego odkryć. To już mamy? Nie, girsy 4 sztuki potrzebuję. Ok. Żaden problem. Raz, dwa i dwie już mieliśmy, z tego co kojarzę. Tak. No i teraz mogę sobie to odkryć. Mamy nowy blueprint. I co to daje? Matter Deconstruction Kit. O, tutaj nam każą to zanieść. No to zaniesiemy, no nie będę się kłócił. Co tu powstało? Narzędzie do dekonstrukcji. Co to nam rozkłada części na części? No weźmy sobie to na przykład. I co mogę to tutaj włożyć? O! Ale to rozkłada i nic nam nie daje już? Myślałem, że odzyskujemy jakieś materiały z tego. Dobra, i tak tego nie użyję, więc się tego pozbądźmy. Wolę już naprawiać te przedmioty. Tutaj cyk, jedno, root panel, tutaj kolejne, bumper, da się przenosić, spacją się da, dobra. No i to, żeby tam, o, tutaj dostaliśmy jakieś części, patrzcie. I tutaj też, okej, okay, to może jakoś losowo to wychodzi, dobra, troszkę dostaliśmy sprzętu, coś leży, nie. Odłóżmy to do szafy. Dobra, i zasuwamy. Tak już jest wszystko. Find your way to town. Tak, musimy znaleźć drogę do miasta. Czyli to będzie ta misja. Przytrzymajmy sobie na to. Okej, okay, znowu na E5 musimy jechać i potem skręcić w prawo. Do dzieła. Moi drodzy, do dzieła. Ja klikam sobie. Chciałbym lepsze części porobić, ale chyba nie umiem jeszcze. A ja miałem ciągle zapalony samochód. Dlatego mi paliwo schodziło. Nieważne. Dobra, jedziemy przed siebie. Dziwi mnie troszkę, bo za każdym razem jak odpalam tą grę, to ona jakby laguje. Muszę zmienić ustawienia, przez chwilę jest ok. I znowu jakby się resetują. Coś dziwnego jest. No ale nieważne. Teraz już jest ok. Może w tym naszym garażu takie dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, i my lecimy. To jest jak się picie bierze do ręki. Dobra, tutaj. Ciekawe jestem, co to jest za strefa tam.
Że jak tam byliśmy i wróciliśmy stamtąd, to przez jakiś czas nie można w to samo miejsce pójść? Jest taka szansa. Dobra, co my tu widzimy? Halo? Gdzie jest droga? Co tu się dzieje? Jakieś tunele są może, czy coś? Tu jest wyjazd. Może dróg nie ma po prostu. Dobra, jedziemy prosto. Okej, okay, tu się zdziwiłem troszkę. Zbierzemy sobie od razu ten punkcik. Ten prunt. Cholera, tu coś... Co to jest to zielone? Stop. Muszę to sprawdzić, co za nowa anomalia. Wytrzymaj co? Beating heart. Chyba jakieś serce. Pulsujące serce, tak? Dobrze zrozumiałem? Beating heart. Czym jesteś, halo, i co ty robisz? Mogę to rozwalić? Chyba nie. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale mogę tu sobie wejść? Oj, 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 radiacja 5000, to ja bo dziękuję. Idziemy dalej. Nie będę się tu zatrzymywał. Co to jest to beating heart? Dziwne, że mi nic nie robiło. Może samochodem jakbym podjechał, to by nam coś zrobiło. Dziwne. Dobra, jeszcze kawałek. Gdzieś dojadę. Dlaczego od razu na samym początku mamy... Cholera. Mamy taką pogodę, że tu nic nie widać kompletnie. Tam jakaś czerwona strefa. Co to jest? Muszę zjechać tutaj. Stop, 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 stop. Ja potrzebuję w ogóle opon. Takich troszkę innych. Tu się zatrzymam. Nie do jazdy po ulicy, tylko do jazdy po terenie właśnie. Czy tu coś jest? Dzień dobry. Mamy trochę sprzętu, jakąś notatkę. Co to jest to czerwone? Wejdę tu. Co to jest? Ty, jakieś ostrze tu, ja pierdzielę. Weź to zeskanuj. Skanuj, skanuj, skanuj. A, nie da się. Cholera. Podejdziemy sobie tu. Wezmę to i spierdzielamy. O cholera, o cholera. No fucking way, wypuśćcie mnie stąd. Tu, 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 tu. Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, 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 nie podoba mi się to. Otwieraj drzwi, nie te. Ładuj, ładuj. Nie, nie, nie. Gdzie nasza kula? Fuck, wypadło nam. Chowaj to, ale to bije. Ja cię kręcę, podnoś. Jak ta trutka nas bije. Ale spada HP. Ładuj to do środka. Spadamy stąd, spadamy, 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 spadamy. To? Zasuwaj. Gazu, pieski, gazu. O cholera. To by nas przejechało, to by było chyba po samochodzie już. Dobra, wyjeżdżamy z tej strefy. Mam 73 HP. Nie ma tragedii. Jest okej. Muszę sobie punkt zaznaczyć na mapie, bo tak na oślep trochę jadę. Nie, mniej więcej dobrze chyba. Już nam się ten pasek naładował w ogóle? A gdzie ten pasek jest? A tutaj od razu możemy wrócić. Dobra, to jedziemy po prostu na wprost. Jak w mordę strzelił. Ale to i tak sobie zaznaczę, czemu nie? Będziemy mieli taki punkcik niebieski. O, i teraz łatwiej jechać chyba, co? Ja się jeszcze uleczę, wiecie? Przypiszę sobie to do czwóreczkę, pod czwóreczkę. Mogę jadąc samochodem? Bo nie, ja wolę być uleczony, wiecie? Bo tu się dziwne rzeczy mogą stać. O. Czwóreczka, proszę bardzo. Ja mam to przytrzymać, czy coś? A, biorę do ręki i teraz przytrzymuję. Dobra, raz, dwa, no okej. Gotowe. Ruchy, kluchy, jedziemy. Kurwa, takim lasem to ja dziękuję, no. Masakra. Nie, trzeba mieć jakieś opony terenowe, bo to jest... nie do przejechania takie... takie coś. Tu będę jechał z pół godziny. Te... żaluzje to ja mogę już wyłączyć, czy jak to się tam nazywa. Żaluzje, kurwa, wycieraczki.
Tam jakieś zielone kropki. O, i teraz ucichło w ogóle. Ta gra jest... Straszne ma przeskoki dźwięku. Raz jest tak strasznie głośno, jak jest deszcz i wichura. A raz jest tak cichutko, tak jak teraz. Co tu jest za budowla? Dobra, nie zatrzymujemy się. Powiedziałem, że się nie zatrzymujemy, to się nie zatrzymujemy. Chyba, że będzie styl samochód. Bo takie... Zezłomowane to mnie nie obchodzą. Ale jakby były... tym... Żelazne to... Oj, zmieścimy się. Zmieściliśmy się. Jakby były żelazne, to by mnie interesowało. Jak na razie samochód jest w niezłym stanie. Lekko jest przedni... O, fuck! Przedni błotnik naruszony i prawe drzwi. Od strony pasażera. Idziemy jeszcze trochę prosto. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawalądek. Cholera, ktoś tu mi hałasuje. Ale to chyba ta zielona plazma, tak mi się wydaje. Dobra. Idziemy prosto. Tup, turup, tup, 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 turup, tup, tup. Jeszcze prosto, troszeczkę, już prawie przy drodze jesteśmy. Au. Oj, to nie jest bezpieczna trasa. Holy crap! To ledwo ruszę kierownicą i już mną skręca. I to tak porządnie mną skręca, no ale tak to jest na takiej drodze. Dziwię się, że w ogóle jedziemy. Okej, tutaj prosto. Prosto. Małe drzewko jakieś tutaj omijamy. Co tu leży? Beczka. Już prawie, patrzcie. Nie wiem, może to była jakaś inna trasa, ja tak... Jak głupi zasuwam tędy. Też nie zwiedzam tych domków, bo szczerze mówiąc na razie żadnych materiałów nie potrzebuję. Wydaje mi się, że to jest tak, że jedziemy po prostu, mamy cel od punktu do punktu przejechać. A przy okazji, jakby nam się coś stało, brakuje nam... Kurwa mać. O ja pierdziele, brakuje nam materiałów na naprawę czegoś. No i chyba nam się źle tutaj stało, co? Czy oberwaliśmy po prostu w tarczę samochodu, czy akumulator oberwał? Nie mam pojęcia. No tak więc wracając, jeżeli nam by się coś stało w samochód, tak jak na przykład teraz było, tu by było na pomarańczowo czerwone, a nie mamy materiałów, no to możemy się zatrzymać i tam zbierać. Chyba jest... Chyba o to tutaj chodzi, a nie tak, żeby po prostu za każdym razem, jak gdzieś jedziemy, to każdy domek lutować, bo to by było troszkę trudne. Dobra, zobaczę ile czasu już. 18 minut, no musimy zdążyć tutaj tą misję zrobić. Ciekaw jestem, co to będzie. Co to będzie, co to będzie? Chwila odpoczynku. Chwila spokoju. I ruszamy dalej. Muzyczka fajna. Dobra. Town Center, okej, jesteśmy w centrum. O cholera. Ale dróżek. Gdzie mam jechać tutaj? Drive to the scenic overlook to get a view. Jakiś view mamy zobaczyć. O, tu mamy punkty, w których możemy wyjechać z tej mapy, ale ja jeszcze nie chcę wyjechać z mapy. Dobra, po kolei. Na punkt widokowy musimy jechać, tak więc jedziemy. Okej. Nie wiem, czy ta tarcza tutaj, co jest pokazana, oto punkty naszej ochrony samochodu, dotyczy się tych naszych części uszkodzonych i łącznie pokazuje naszą, tak jakby, życie naszego samochodu? Czy może, o, czy to jest stacja benzynowa? Chyba tak. No cholera, nie, dobra, dobra, ja nie będę tankował, mam dużo paliwa. Zniechęciliście mnie już. Czy to jest po prostu życie naszego samochodu, oddzielnie ma część, każda z części ma swoje punkty wytrzymałości jakby. Wydaje mi się, że to jest połączone jakoś. Dobra, jedziemy. Punkt widokowy, tak? Pełny gaz, deszczyk pada, można włączyć wycieraczki, chociaż nie wiem po co, jak nie mamy mokrego ekranu. Ale włączę, żeby klimat był. Jesteśmy, tutaj jest dużo ludzi, widzę. Okej. Stąd widzimy miasto, tak?
Teraz każe nam gdzieś tam jechać. Okej, do tego czegoś. Na wprost to ja tam nie zeskoczę na pewno. Pojedziemy sobie drogą naokoło. Stop. Widzicie, co to jest? Chyba to jest żelazne auto. Bo już nie jest takie brzydkie, tylko jest właśnie takie, zobaczmy. Tak, steel panel, zobaczcie. Ja od razu to rozwalę skraperem. Bo i tak chcę spróbować pozyskać ten to żelazo, ale nie wypadło tym razem niestety. Dobra, i próbujemy pozyskać... A czekajcie, tu jest paliwo? Nie ma. Próbujemy pozyskać wszystko. Okej. Drzwiczki, może z któregoś wypadnie ta część metalowa. Steel panel, czy jakoś tak. O. O, jest, patrzcie. Steel sheet, o. O to mi chodziło. I z tego będziemy mogli potem steel... samochód zrobić. Steel. Może potem w tych recepturach odblokujemy koła właśnie takie, żeby jeździć troszkę w terenie. A nie tak jak teraz. No dobra, to chyba jest wszystko niestety. Więcej tutaj nie znajdę. Opony jeszcze można wziąć. Bo czemu nie? Guma się zawsze przyda. Dobra, i to wszystko. Wsiadamy do auta. Mam 86 HP. Nie wiem, czy to wystarczy. Znaczy, czy nie powinienem mieć fulla. Ale chyba nie wziąłem nawet apteczek, żeby się uleczyć. Czy mamy? Nie, mamy apteczki w bagażniku. Tak. Zasuwamy tutaj do naszego punktu. Okej, tu jakaś czerwona kreska i ona będzie, o właśnie to robić. Niech to się przejedzie tam gdzieś, a my przejedziemy dalej. Okej. Ja dobrze jadę w ogóle? Wygląda, jakbym dobrze jechał. No powiem wam, że jest ta gra przerażająca. Są tu elementy horroru. I to takie skurwysyńsko mocne. Ja nie lubię horroru. Tam? Chyba tam mamy jechać. O cholera! Wow. Jakby tu było bardziej stromo, to już by było po naszym aucie. Dobra. Jedziemy przed siebie. I co ja mam z tym zrobić? I po co ja mam tu podjeżdżać w ogóle? Dlaczego? To wygląda brzydko. Są tu ludzie. To oni ode mnie chcą. Teraz tutaj mam jechać, tak? Dlaczego? Dlaczego mnie tu ciągniecie, a potem każecie jeszcze gdzieś indziej jechać? Strasznie tu ciemno się zrobiło nagle. Tak, gdzieś tam. Jadę tam, gdzie każą, nawet się nie zastanawiam. Jakaś wielka burza. Jakieś... strzeliwują z wody, znaczy z ziemi. Wodne jakieś... wodotryski, czy co to jest. No ale nie przejmujemy się i jedziemy, nie? Tu jakieś światła odpalone. Co to jest? Znowu ludzie. Tu mi krzyczą, że radiacja będzie zaraz. O, a obok was jak mam przejechać? Może tędy. Dobra. Tu, powolutku, bez pośpiechu. Tu jakaś antena jest. Tam jest chyba ten most, co widzieliśmy z dołu. O, tu się wjechać nie da do tego. Co teraz? To już punkt. Jak mam go usunąć? Halo? Usuń punkt. Remove waypoint X, okej. Dobra, muszę wysiąść. Silnika nie wyłączam w razie czego. Open the barricade from the control tower to access the bridge. Okej, musimy otworzyć barykadę z wieży kontrolnej, aby mieć dostęp do mostu. Tu? Tak jest. Dobra, coś tu jeszcze jest? Transmuter. Co to robi?
mam pojęcia, ale dobra, idziemy dalej. Nawet się nie zastanawiam nad tym. Tu jakieś prądy dają. Chyba silnik wyłączyłem. Dobra, ja mam tam wjechać, tak? No nie, nie, ciekawe. Nie ciekawe to jest, szczerze mówiąc. Mam przez to przejechać? Dobra, jadę. Przez to też? Okej. Przez to? Launch into the anomaly. Ale tu jest takie coś. To mnie chyba zaatakuje. O cholera, to mnie przyspieszy. Shit. Co to miało być? Okej, tego się nie spodziewałem. Okej. Ciekawe, wyłącz te wycieraczki, chłopie. Wyjechaliśmy stamtąd i nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Drzwi nam się otworzyły. Nie no, pięknie. Kurwa, pięknie. Dlaczego te drzwi się otworzyły? Czy coś te drzwi otworzyło? Kurde, dziwię się. O co tu chodzi? Żadnej misji nawet nie mamy teraz. Coś się stało? Co? Tu nic nie działa w ogóle. Halo. O! Zadziałało coś. Tu kazali nam wjechać w anomalię. O, i stąd teraz możemy dalej pojechać, ale po co? Jaka jest misja teraz? Dobra, będziemy sobie zwiedzać ewentualnie. Jak nie będzie żadnej takiej misji, no to pójdziemy tu, 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 tu. Może coś w końcu odkryjemy, ale... Dziwna sprawa, serio. O! Teraz się pojawił. Chart New Roads, czyli mamy nowe drogi. Odkrywać tą, 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 tą. No dobra, to w kolejnym odcinku sobie odkryjemy. O, i co? Search the dumpster. Dumpster to śmietnik, tak? Przeszukaj śmietnik. O, dzięki za skrapera. Mogę? Nie mam miejsca. Dobra, to odłożę najpierw. Te wszystkie matsy. To też odłożę, nie wiem po co mi to. Mailman. Powinienem to wywalić. To weźmy chemikalia i... Reaper Patty. Ciekawe. Dobra, czy coś tutaj mogę odkryć jeszcze? Zaraz sobie zakończymy odcinek. A, i teraz nam się ścieżki tu otworzyły. Co to jest to? A, ten new storage locker for tools, items and equipment. Na razie nam starcza miejsca, więc w tą ścieżkę nie będę szedł. To chyba powiększa po prostu naszego lockera. A tutaj dodaję kolejnego, wydaje mi się. Tak? Albo i nie. A tutaj? Store apart per locker in the grid. Wydaje mi się, że to nam powiększa magazyn w samochodzie naszym. Ale nie jestem pewien. Dobra, tutaj w tą ścieżkę jakbyśmy poszli. A Bray, ile mamy minut? 28, no to jeszcze chwilkę to mamy. Czuję się jak za starych, dawnych czasów, jak na YouTubie nie można było przekraczać chyba 15 minut odcinka. Musiałem właśnie pilnować tak strasznie, żeby było 15 minut tylko. Znaczy, żeby nie przekroczyć, bo wtedy... Coś tam, nie pamiętam już. Nie wiem, czy nie dało się wstawić tego filmu już, czy co. Upgrading cars is one thing, but now it's time to spend a few of the zone resources upgrading yourself. Go on, you deserve it. Ale co? Co to daje? No, że tam upgrade samochodu to jedno, ale że my jeszcze się liczymy i... Nie rozumiem. Musicie mi napisać, co to znaczy. To co? Fuel your vehicle faster than... A, tu szybciej pompujemy paliwo. No to charging coś tam. Dobra, tutaj antena, drugi poziom. I circuit board trzeba mieć, więc tego nie mamy. Plazma to spoko, scrap metal też się zdobędzie. Okej. I stable energy. O, to musimy zbierać. Ciekawe. Dobra, tutaj co będzie dalej? This device will allow you to use scanner charge to send a modification signal. Jakieś skanery, dobra, dalej. Co my tu możemy teraz odblokować? O, plastik, tutaj brakuje tylko plastiku. Ingenious LIM, technology and advanced spectrum mechanical acoustic are used to repair car components stored in this station will you are out on a drive. Kurwa, mój angielski rewelacyjny. Dajcie tu polski język. Nie wiem, co to jest ingenious
LIM. Technology. Jakaś tam technologia i zaawansowane spektromechanical akustyczne coś tam są używane do naprawy komponentów w samochodzie. Storage, czyli ten magazynowanych w tej stacji, jeśli jesteś poza jazdą. No nie rozumiem, jestem głupi jakiś chyba. Storing the insole of vehicle cosmetic at this... A, tu możemy upiększyć nasz samochód, to mnie tak średnio obchodzi. Chciałbym coś zrobić, żebym mógł lepsze części do samochodu tworzyć, więc nie wiem, w którą stronę to powinienem pójść. Czy to w ogóle tak... O, Advanced Workbench. Może tu. I tu nowe receptury będą. Tu to jakieś jedzonko, coś tam. Repair Station. O, to ciekawe. Tak, ja bym w tą stronę poszedł. Tu. Dobra, to muszę zrobić, ale potrzebujemy plastiku 5 sztuk, więc na następnej misji zdobędziemy więcej plastiku jeszcze. Z czego jest plastik? Chyba tylko znaleźć go możemy, tak mi się wydaje. Take another drive. No dobra. To pójdziemy sobie na another drive. Naładujemy tutaj akumulator, zatankujemy jeszcze. Naprawię do końca te nasze... Co tu jest? Lewy, przedni, błotnik. I to tak najbardziej ucierpiało, a reszta to jest chyba w dobrym stanie w miarę. Oj, no takim powiedzmy. Nie, tam nie będę tego naprawiał. To coś się stało chyba gdzieś, coś. Nie będę tego naprawiał, to jest w miarę dobrym stanie przecież. Tu nic nie pokazuje, tu jest naprądowane, tylko... Nie będę tu nic robił z tym. Reaper Patty mamy jeszcze jedno można wstawić. O, już mamy dwa. Scrapera tu można włożyć, bo mu jest prawie na wykończeniu. To niech sobie leży tutaj i kwiczy. No to sobie odłożymy. No i dobra. I kolejną misję można rozpocząć. A, jeszcze zatankować. Można zacząć, ale to już w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczenia w następnym filmie. Zostawcie łapeczkę, jeżeli już dotąd dotrwaliście i napiszcie jakiś miły komentarz. Na przykład fajna gra, Kasiorku, kochamy cię. Co za żółta kropka? A, że prąd tu mamy. Cześć.